Kanał You Hate Me, witam. Z racji tego, że w Polsce i na świecie dzieje się jak się dzieje, większość z nas, praktycznie większość swojego wolnego czasu spędza w sieci. Gramy w gry, komentujemy, oglądamy filmy, różne filmy, czy spędzamy czas na swoim ulubionym serwisie internetowym. I wszystko to sprawiło, że dosłownie każdy, tutaj akurat bez wyjątków, każdy jest kurwa specjalistą w każdej dziedzinie. Pomyślałem, że skoro hipokryzja jest polską chorobą narodową, dodam również coś od siebie. Z racji tego na moim kanale co jakiś czas będę rzucał krótkie relacje, postrzeganie rzeczywistości przeze mnie i komentował na swój niewybredny sposób. Całość serii będzie nazywała się Stań przede mną otworem i serdecznie zapraszam do jej oglądania. Ok, zaczynamy. Federacja Fame MMA. Kto nie słyszał, kto nie wie, powiem tylko tyle. Niech sobie sprawdzi w necie. Nie będę komentował aspektu sportowego, przebiegu walk. Jedyne, co mogę powiedzieć, że czasami na tych konferencjach, które są organizowane przed galami, jest dużo więcej emocji niż podczas mojej walki. Jednak nie do tego zmierzam. Bardziej chciałem skupić się w sumie już na nie tak bardzo aktualnym wywiadzie, który został udzielony przez jednego z włodarzy tej federacji, pana Wojtka Goli, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. Świetnie się bawiłem oglądając Warsaw Shore, naprawdę. Wywiadu, którego udzielił podczas konferencji, czy przed galą Fame MMA 9, czy po, na temat nowych projektów, które są w niedalekiej przyszłości planowane do zrealizowania przez właśnie tę federację. Posłuchajmy wszyscy. Dobry, Monika Laskowska, TV Reklama. Jesteśmy na drugiej konferencji Fame MMA, tuż właśnie przed galą dziewiątką. Jest ze mną Wojtek Gola. Cześć. Cześć, witam. Ja od razu chciałam zapytać o... jesteśmy na Fame MMA, ale chciałam zapytać o nowy projekt Hype. Powiedz mi, skąd w ogóle pomysł się wziął? Hype to jest pomysł, który w naszych głowach rodził się już od dłuższego czasu. Chcieliśmy stworzyć galę, która da szansę młodszym twórcom, mniejszym twórcom, mikroinfluencerom, ale pojawiają się też tam superfighty. Dostajemy codziennie dziesiątki, nawet czasem setki zapytań odnośnie tego, że ktoś chciałby wziąć po prostu udział na naszej gali. I można powiedzieć, że Hype to będzie taki przedsionek do udziału w gali Fame MMA. Czyli włodarze ty, Wojtek Gola, tak? Boxdel i Nitro? Tak, my jesteśmy włodarzami. Oczywiście projekt jest stworzony przez federację Fame MMA. Dlatego jesteśmy sobie odpowiedzialni, a my po prostu będziemy tutaj zarządzać nią i tak naprawdę działać, aby się jak najbardziej rozwijały. No właśnie, jestem bardzo ciekawa, bo ostatnio słyszałam, że dużo osób proponuje pieniądze, żeby zawalczyć na Fame MMA. Czy takie osoby, które chcą zapłacić, będą miały szansę pojawić się właśnie w nowym projekcie w Hype'ie? Nie myśleliśmy nad tym jeszcze, szczerze mówiąc. I po ostatnim wywiadzie, kiedy powiedziałem, że ludzie chcą płacić pieniądze, tych propozycji było coraz więcej. Jeszcze więcej. Jeszcze więcej. Myśleliśmy może na czymś takim, żeby ktoś na przykład zapłacił, bo pojawiły się duże propozycje. Nawet gdzieś tam była propozycja 100 tysięcy złotych, 80 tysięcy złotych, także trochę wyższe już teraz. Jeszcze nie zweryfikowane. Jedna się wydaje dosyć pewna, żeby na przykład przekazać te 100 tysięcy złotych na jakiś cel charytatywny. Świetny pomysł. Wtedy taka osoba wchodzi, przekazuje 100 koła i na cel charytatywny. Mm-hmm. Myślę, że wtedy on jest zadowolony, że spełnia swoje marzenie, jeżeli go na to stać, aby wspieramy szczytny cel. Cudownie, ja trzymam mocno kciuki, żeby rzeczywiście to się urzeczywistniło, bo jest naprawdę bardzo wiele osób potrzebujących i cieszę się, że chcesz wspierać ludzi potrzebujących. Gratuluję pomysłu i życzę szybkiej realizacji. Jednak ja chciałem skupić się na drugiej części wywiadu, w której pan Wojtek wspominał o tym, że są osoby, które są w stanie zapłacić określoną kwotę pieniędzy tylko wyłącznie po to, żeby na takiej gali zawalczyć. Kwota uzyskana z tego tytułu była przekazywana na akcję charytatywną. Bardzo dobry pomysł, naprawdę popieram. Jednak, słysząc o tym projekcie, padł mi do głowy troszkę dalej idący, być może lekko kontrowersyjny projekt pod nazwą Napierdol swojego YouTubera. Już tłumaczę, o co chodzi. Federacja Fame MMA jako główny organizator i patron całej akcji stworzyłaby swego rodzaju serwis, taki portal, do którego akces wyrażałyby osoby, które są aktywne w różnych portalach, serwisach internetowych. Federacja by weryfikowała na podstawie listy followersów czy subskrypcji
i tworzyła swego rodzaju taką kurwa drabinkę, prawda? Z takim bossem na końcu, jak w Tekenie czy w Mortal Kombat. I oczywiście osoby, które są najbardziej popularne w sieci, byłyby najdroższe. Ja, jako osoba po drugiej stronie monitora, posiadający jakąś kwotę, powiedzmy 10-20 tysięcy, chcąc po pierwsze wspomóc danego youtubera, bo oczywiście osoba, która na tym portalu by się znalazła, miałaby tam jakiś określony procent pieniążków ze swojej ceny, federacja by miała, coś byśmy przekazywali, na to właśnie te charytatywy przekazywali. Ja bym go wspomógł, poznałbym go oczywiście osobiście, no nie wiem, kurwa, zawalczyć powiedzmy z, nie wiem, z Makowiczem. Pozdrawiam w ogóle pana Roberta. Takie byłoby coś innego i to też, ten portal był taki otwarty, prawda, dla wszystkich. Każdy mógłby się zgłosić. Według mnie baza danych byłaby strasznie duża. I to było takie, można powiedzieć, kurczę, coś w rodzaju Kinecta na Xboxa, prawda? Że kurwa niby grasz, a przy okazji się ruszasz, prawda? Więc tutaj wspierasz swojego youtubera, a przy okazji troszkę się poruszasz sportowo, sprawdzisz, zaistniejesz. Według mnie pomysł warty rozważenia. I mam nadzieję, jak federacja w coś takiego pójdzie, to się do mnie zgłosi i będę też mógł w stanie jakiś z tego profit uzyskać. Nie, no żartuję. Pozdrawiam serdecznie. Chociaż nie, jeszcze mam jeden materiał, który tutaj chciałem poruszyć. I też to wideo mi się trafiło podczas właśnie oglądania tego wywiadu. A mianowicie chodzi o zwiastun walki, która się już odbyła między panem Wardęgą a panem Blońskim. Tak? Blońskim? Czy jakoś tak? Przepraszam, jeśli pomyliłem. Zresztą zobaczmy sami. Myślę, że dla Kacpra to na pewno był spory szok, spory zaskoczenie, że mimo tego, że wygrał walkę, no to w oczach widzów przegrał, bo przegrał na konferencjach już. I teraz się zastanawiam, czy to, że on tak spokorniał, że nie chce mi odpowiadać na tych konferencjach, że jest miły, poklepuje mi po plecach, udaje kumpla, czy to jest prawdziwy Kacper, czy to jest po prostu efekt tego, że zmienił menadżerkę i musi sobie wyprostować wizerunek. Myślę, że na Kacprze ciąży teraz większa presja. Kiepsko to będzie wyglądało, jeżeli od krasnoludka dostanie bęcki. Pamiętaj, że Wataha jest wszędzie. To jest bardzo rozbudowana grupa i też kilku Watahańczyków trenuje na WCA, więc ja znam wszystkie twoje sztuczki i niczym mnie nie zaskoczysz. I jak wrażenia? Jak ten? Bo ja kurwa nie wiem. Nie wiem, co on w tym lesie robił, czemu on był przebrany w te zwierzęta, po co kurwa szedł po tym śniegu. Myślałem zjawa, DiCaprio. Okej, okay. Ale nie. Potem myślałem 300, też mi się skojarzyło, bo był taki motyw właśnie, jak Leonidas szedł i po zabiciu tego wilka wrócił do Sparty i odbierał honor jako przyszły król. Ale coś mi tutaj, że tak powiem, jeszcze nie grało. Padłem, znalazłem, wiem, o co chodzi. Zresztą zobaczcie sami. Pozdrawiam pana Sylwestra. Do następnego. Pozdrawiam wszystkich. A little bit. Hey. Look, man, I'm not on the down low or nothing, all right? That's cool, man. Me neither. Hey, what you doing? Relax, man. I'm just trying to grab some nuts. CJ? What are you doing? I just want to eat some penis. Huh? See? Peanuts.
I've been alone with you inside my mind. And in my dreams I've kissed your lips a thousand times. I sometimes see you pass outside my door. Hello, is it me you're looking for? I can see it in your eyes. I can see it in your smile. You're all I ever wanted. And my arms are open wide. 'Cause you know just what to say. And you know just what to do. Ooh, baby. And I want to tell you so much. I love you.